Ja też dzisiejszego wieczoru mówię wszystkim dobry wieczór. Po raz czwarty spotykamy się dzisiaj. Jeszcze przed nami dwa spotkania. Cieszę się bardzo, że znajdujecie czas i gotowość do tego, żeby słuchać Bożego Słowa. To jest coś, co napawa mnie nadzieją, że jednak w tym świecie tak bardzo zabieganym nie tylko walczy się o wartości materialne, ale także o wartości duchowe. Dziś chcę mówić na temat odliczania do wieczności. Jak uważnie słuchaliście słów tej pieśni przed chwilą wykonanej, tam było takie zdanie, które mówiło: mój Bóg wykuwa słowem wieki. To jest właśnie to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Dlatego, że Bóg zna przyszłość i w ten sposób możemy powiedzieć, iż wykuwa słowem wieki. Przez te poprzednie spotkania mogliśmy zauważyć ten ogromny szmat czasu w kontekście życia poszczególnej jednostki, jaki jest już za nami od momentu, kiedy pojawiło się w księdze proroka Daniela pierwsze mocarstwo, od którego akurat ten prorok rozpoczął odliczanie do wieczności. Historia samego Daniela, częściowo przeze mnie opowiedziana, jest historią prawdziwą. Niektórzy uważają, że zbyt wiele szczegółów pojawia się w księdze proroka Daniela, które nie są potwierdzone w jakiś sposób, czy nie były potwierdzone w jakiś sposób, jak chociażby historia Balsazara, która jednak okazała się prawdziwą, bowiem wykopaliska archeologiczne, tabliczki, które zostały odczytane, tabliczki gliniane, wskazują, że jednak Biblia nie myliła się. Natomiast jeśli chodzi o odliczanie czasu, to jest to coś zupełnie szczególnego. Jesteśmy zainteresowani historią, wydarzeniami, które niesie ze sobą. I mówimy o tej historii przeszłej, ale także mówimy o historii, która dopiero nastąpi, a więc coś, co jest przed nami. Inaczej nazywa się to futuryzm, ale my mamy pewne dane, które wynikają ze Słowa Bożego, które w pewnym sensie dają nam wytyczne do tego, jak postrzegać tą przyszłość, która jest przed nami. Kiedy Daniel kończy swoją księgę, ma ona 12 rozdziałów i ten 12 jest szczególnym rozdziałem dla Daniela. Kiedy w taki retrospektywny sposób patrzy na te widzenia, które mu zostały dane, dochodzi do wniosku, że praktycznie rzecz biorąc sporo z nich nie rozumie. I kiedy następuje kolejne widzenie i kolejna informacja do niego dociera, wtedy po raz kolejny zadaje pytanie, co to wszystko może oznaczać. I wtedy słyszy głos, który do niego przemawia i mówi w taki sposób. Jest to fragment 12 rozdziału, 13 werset. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Wydaje się, że te słowa więcej mówią, niż nam się wydaje. Ten ktoś, kto pojawia się jako mentor Daniela, proroka, mówi: Danielu, nie musisz wszystkiego zrozumieć. Przyjdzie czas, kiedy kolejne pokolenia pojawią się na tej ziemi i dopiero wówczas to, co zostaje zapieczętowane teraz, a więc niemożliwe do zrozumienia i praktycznie rzecz biorąc do wyjaśnienia, stanie się aż nazbyt oczywiste. I jest powiedziane w tym wersecie: idź swoją drogą. O jaką drogę może chodzić? Oczywiście o drogę życia. Chodzi o to, że starość postępuje, człowiek w
końcu staje na granicy życia i śmierci. I tu jest powiedziane, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Popatrzmy na to ostatnie stwierdzenie pod kątem wierzeń współczesnego chrześcijaństwa. Jak to jest w tym współczesnym chrześcijaństwie? Czy to Kościoła katolickiego, prawosławnego, czy chociażby także i niektórych kościołów protestanckich, które twierdzą wręcz, że człowiek powstaje do losu swego tuż po śmierci. A więc jest takie pojęcie, które mówi o nieśmiertelności duszy ludzkiej, prawda? O tym, że dusza ludzka to jakiś niematerialny byt, który zamieszkuje ciało człowieka. To jest teoria, która ukuła się w chrześcijaństwie właśnie w wiekach średnich. To jest teoria, na którą także powoływali się filozofowie greccy. To jest teoria, która gdzieś tam w krajach, w których pogaństwo, a więc religie dalekie od judaizmu czy chrześcijaństwa, uważały, że faktycznie tak jest, że człowiek posiada coś na kształt niematerialnego bytu. Jeżeli uznamy księgę proroka Daniela jako wiarygodną księgę, księgę kanoniczną, a więc taką księgę, która została napisana pod natchnieniem Ducha Bożego, to te słowa pod koniec tego 13 wersetu muszą nas zastanowić. Dlaczego Pan Bóg mówi do Daniela: powstaniesz do swojego losu u kresu dni? Kiedy w Piśmie Świętym jest mowa na temat kresu dni, jest mowa o zakończeniu historii tej ziemi. A więc o czasie, w którym ziemia w dotychczasowym kształcie przestanie istnieć. O czasie, w którym ma przyjść po raz kolejny Jezus Chrystus. A więc chociażby ten tekst przeciwstawia się tej popularnej nauce mówiącej o nieśmiertelności duszy ludzkiej. Kiedy pojawia się słowo dusza w Piśmie Świętym, najczęściej chodzi o istotę żywą. Tutaj moglibyśmy rozwijać ten temat, bowiem w księgach mojżeszowych jest bardzo wyraźnie napisane, że dusza człowieka tkwi w krwi ludzkiej, czyli w tym życiodajnym płynie, który krąży w naszych żyłach, w naszym organizmie. To jest ciekawe stwierdzenie, bowiem nie mówi Biblia na temat bytu niematerialnego. Ale to tylko taka odskocznia od tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Daniel ma czekać aż do przyjścia Jezusa Chrystusa na swój los. Tak również i my będziemy musieli czekać aż do przyjścia Pana Jezusa na swój los. Tym bardziej, że jak wiemy, i to już można by powiedzieć nie tylko w tradycji chrześcijańskiej, ale właśnie w Słowie Bożym zapisane jest, że wtedy rozstrzygnie się los wszystkich ludzi. No więc przejdźmy do zagadnień, które związane są z proroctwem Daniela, a więc tej księgi, którą już częściowo omawialiśmy. Oczywiście nie bardzo szczegółowo, bo tutaj trzeba by było przeprowadzić seminarium, żeby bardzo szczegółowo powiedzieć na temat tych wszystkich zapisów, które znajdują się w 12 rozdziałach księgi proroka Daniela. Ale chcę wrócić do 7 rozdziału, dlatego że poprzednio mówiliśmy na temat 2 i 7 rozdziału księgi proroka Daniela, ale skończyliśmy w pewnym momencie, jak gdyby nie domykając tematu. W 7 rozdziale od wiersza 12 napisane są takie słowa. Również pozostałym zwierzętom, a więc te zwierzęta, które symbolizowały poszczególne potęgi następujące po sobie od czasów Babilonii aż po Rzym. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych,
Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną jego królestwo jest niezniszczalne. Okazuje się, że kiedy patrzymy na chronologię czasową, to po ostatnim imperium rzymskim, praktycznie rzecz biorąc, już nie widzimy żadnego innego imperium, które powstaje na gruzach Rzymu. Ja mówię o imperium militarnym, imperium politycznym, które włada na dużym obszarze, włada nad wieloma narodami, królestwami i ludami, jak mówi Słowo Boże. A więc kiedy chcemy odliczać do wieczności, to oczywiście patrząc wstecz, dochodzimy praktycznie rzecz biorąc do naszej ery, do czasu, kiedy pojawia się po raz pierwszy Jezus Chrystus, również przepowiedziany przez proroka Daniela, bardzo, ale to bardzo precyzyjnie, a szczególnie Słowo Boże pokazuje nam ten okres bytności Jezusa Chrystusa na ziemi z tak niezwykłą precyzją, że praktycznie to, co jest opisane w Piśmie Świętym, zamyka się co do godziny, już nie co do roku, co do miesiąca czy co do dnia, ale nawet co do godziny. Śmierć Jezusa nastąpiła właśnie wtedy, kiedy była składana w świątyni ofiara wieczorna. A więc możemy dzisiaj z niezwykłą precyzją i dokładnością określić ten czas, kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, na Golgocie. Ale to też jest ten fragment, ten odcinek czasu, który jest odliczaniem do wieczności. Pojawia się chrześcijaństwo, pojawia się ta niezwykła filozofia, którą pozostawia Jezus Chrystus swoim apostołom, a apostołowie dalej tą ideę głoszą wśród ludzi do tej pory albo będących na tym obszarze Judei, a więc na tym obszarze, gdzie Żydzi dominowali, chociaż w rzeczywistości zawładnięci zostali przez Cesarstwo Rzymskie, no ale oczywiście także i w Grecji, i w Rzymie, jak wiemy, apostoł Paweł w końcu dostaje się do Rzymu i nawet na dworze cesarskim głosi Ewangelię. To pokazywało, że Bóg nie ogranicza swojego ludu tylko do jednej nacji. Ta nacja przez długi okres czasu była reprezentantem Boga na ziemi, ale w pewnym momencie, kiedy nie rozpoznała, jak powiedział sam Jezus Chrystus, nawiedzenia swego, nawiedzenia przez Boga, wówczas odeszła jak gdyby w cień. Natomiast pojawiła się nowa instytucja, instytucja Kościoła Bożego złożonego nie z jednej nacji, ale z wszystkich narodów, z wszystkich języków. No więc mamy do czynienia z tym pierwszym okresem, fantastycznym okresem, w którym chrześcijaństwo rozwija się niezwykle dynamicznie. To, co dzieje się pod koniec pierwszego wieku naszej ery, naprawdę budzi niezwykłe zdziwienie. Oczywiście dla tych, którzy w taki dosyć racjonalny sposób podchodzą do tego zagadnienia. Natomiast ludzie wierzący wiedzą, że nie byłoby takiej możliwości rozwoju chrześcijaństwa, gdyby nie Pięćdziesiątnica i działanie Ducha Świętego w nadzwyczajny sposób. Dzisiaj twierdzi się wręcz, że pod koniec pierwszego wieku chrześcijaństwo objęło swoim zasięgiem cały ówczesny cywilizowany świat. To jest naprawdę ogromny obszar. Możemy powiedzieć, że już wtedy wszyscy praktycznie rzecz biorąc w tym cywilizowanym świecie wiedzieli, kim jest Chrystus. Oczywiście nie wszyscy się z nim zgadzali. Cesarstwo Rzymskie jako to imperium, które zaznaczone było w wizji Daniela jako imperium z żelaza, robiło co mogło, aby zniszczyć chrześcijaństwo. Chociaż oczywiście widzimy to imperium rzymskie naszymi oczyma, dzisiaj czy w tamtym czasie ludzie żyjący, ale w rzeczywistości jak gdyby w tle, za kulisami widzimy działanie tego, który ciągle walczył z Bogiem. Tego, który ciągle walczył z Bożym prawem.
Zresztą o tym jeszcze dzisiaj będziemy wspominać. I teraz chcę przejść do bardzo ciekawej, ale jednocześnie bardzo kontrowersyjnej dla niektórych chrześcijan kwestii, która związana jest właśnie z rozwojem chrześcijaństwa. Dlatego, że apostoł Paweł jako autor większości części Nowego Testamentu napisał 14 listów. A więc możemy powiedzieć, że po Ewangeliach to tym pisarzem, który był najbardziej płodnym, jeśli chodzi o księgi nowotestamentalne, to właśnie apostoł Paweł. Skądinąd wybitny teolog, człowiek, który miał bardzo szerokie horyzonty myślowe, znający języki, człowiek, który miał niezwykłą odwagę, ale także wolę, aby szerzyć Ewangelię mówiącą o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. To właśnie ten Paweł napisał list do Tesaloniczan. I nie chcę dzisiaj mówić na temat bardzo rozszerzonego znaczenia tego, co pisał apostoł Paweł, ale chcę zwrócić waszą uwagę na pewien fakt, który pozwoli nam zrozumieć przynajmniej w takich ogólnych kryteriach, o czym on pisze. Zresztą nie tylko w liście do Tesaloniczan. Jak wiemy już pod koniec pierwszego wieku i o tym sprawozdają nam listy świętego Jana, pojawiły się schizmy w Kościele. Schizma to jest odstąpienie od prawdy, a więc stworzenie jakiejś idei, która funkcjonowała równolegle z tą doktryną, którą szerzyli apostołowie, ale zaczęła funkcjonować jako coś niezwykle interesującego i bardzo często pociągała za sobą wielu z tych, którzy wcześniej wierni byli tej idei chrystusowej czy chrystocentryzmu, jaka została głoszona czy zapoczątkowana przez apostołów. I apostoł Paweł doskonale zdawał sobie sprawę z tego, nawet stwierdzając w Dziejach Apostolskich, które napisał ewangelista Łukasz, że wejdą do kościoła wilki drapieżne, które czodzie folgować nie będą. To też jest takie abstrakcyjne stwierdzenie, ale mówi ono nam bardzo wyraźnie o tym, że czystość Ewangelii nie będzie zachowana. Że pojawią się ludzie, którzy będą chcieli coś wnieść do tej idei, która była czymś naprawdę zachwycającym, bowiem kiedy ludzie zdali sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znaleźli pod wpływem grzechu, chcieli kogoś, kto mógłby ich z tego wybawić, a tym kimś, jak mówili apostołowie, był nie kto inny, jak właśnie Jezus Chrystus. Dlatego w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale napisał coś, co zaskakuje do dzisiaj wielu chrześcijan. Od pierwszego wiersza czytam Słowo Boże. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Stary przekład Biblii Gdańskiej mówi, że zasiądzie w Kościele Bożym. Ciekawe stwierdzenie apostoła Pawła. Wielu, mogę powiedzieć, chrześcijan, w tym również protestanci, uważają, że tym, który tutaj jest określony jako syn zatracenia, że tym człowiekiem był Antioch Epifanes IV. Tyle tylko, że apostoł Paweł dalej bardzo wyraźnie stwierdza, że tajemna siła nieprawości już działa, podczas kiedy Antiocha Epifanesa już dawno nie było. A więc z całą pewnością nie można rozszyfrować tego stwierdzenia apostoła Pawła pod kątem historii przebrzmiałej, ale
jest mowa o Bożym Kościele i że w tym Kościele zasiądzie pewien człowiek czy pewna instytucja zrodzi się, która będzie powodowała coś, co apostoł Paweł określa wynoszeniem się ponad Boga. Spróbujmy na tej osi czasu, która płynie, a wiem, jesteśmy już w pierwszych wiekach naszej ery, w jakiś sposób wyspecyfikować tą instytucję czy tego człowieka, o której wspomina apostoł Paweł. Po pierwsze, mówi nam, że zasiądzie w Kościele Bożym. A więc nie mamy go szukać gdzieś w narodach pogańskich, nie mamy go szukać pośród jakichś militarnych przywódców, bo jeżeli ktoś zasiada w Kościele Bożym, to raczej traktujemy go jako teologa, a nie człowieka, który zajmuje się polityką. Co więcej, jest powiedziane, że ten człowiek czy ta instytucja będzie podawał się za Boga. Gdybyśmy mieli do dyspozycji tylko to, co napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, być może byłoby jakieś pole jeszcze do manewru, żeby znaleźć kogoś, być może nawet przypadkowego. Ale wróćmy do księgi proroka Daniela, bo tam właśnie na tej osi czasu wyznaczonej przez księgę proroka Daniela jest mowa na temat tej siły. Posłuchajmy, co Daniel w 7 rozdziale mówi na ten temat. Zauważmy, że 7 rozdział to jest ten rozdział, który kończy się praktycznie rzecz biorąc historią nie tyle polityczną, chociaż również, ale historią religijną i tu na to chcę zwrócić uwagę. Księga proroka Daniela, 7 rozdział od 23 po 27 werset. I tak rzekł. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi. A więc anioł zaczyna wyjaśniać Danielowi znaczenie tych zwierząt, czy tych bestii, jak mówi stare tłumaczenie, które pojawiają się w jego wizji. I mówi, że czwarte królestwo, to ostatnie królestwo, które będzie panowało na ziemi. Inaczej mówiąc, ostatnie imperium. Mówi, że jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją, a 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. To jest nawiązanie do tego, o czym mówi apostoł Paweł. I dalej. Będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i połowy czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu służyć i jemu będą poddane. Spróbujmy jak gdyby wyselekcjonować pewne cechy, które zawarł Daniel, a których nie podkreślił apostoł Paweł. Po pierwsze, jest mowa na temat tej mocy, która jest inna niż poprzednie królestwa. Na czym polega ta inność? Na czym polega inność od Babilonii, od Medopersji, od Grecji, od Rzymu w tej pierwotnej postaci, a więc tego imperium, które jeszcze istnieje za czasów, kiedy Jezus Chrystus przychodzi na ziemię. Ta inność właśnie polega na tym, że ta instytucja czy ta potęga miała się pojawić właśnie w chrześcijaństwie. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że chrześcijaństwo stawało się powoli potęgą. To dlatego Rzym Cezarów walczył z chrześcijaństwem, bowiem obawiał się coraz bardziej o swoje wpływy, bowiem pochód chrześcijaństwa był tak potężny, że Cezarom rzymskim wydawało się, iż nie można w żaden sposób ograniczyć tego pochodu.
Po pewnym czasie cesarz doszedł do wniosku, że skoro nie można pokonać przeciwnika, to należy się z nim sprzymierzyć. Doskonały pomysł na to, aby faktycznie doprowadzić do tego, by chrześcijaństwo zaczęło sprzyjać Imperium Rzymskiemu. Tyle tylko, że trudno było pogodzić pewne poglądy, które wiązały się z chrześcijaństwem i poglądy, które wiązały się z religiami pogańskimi. Ale skoro cesarstwo rzymskie miało wpływ niezwykły, militarny wpływ na różne narody, więc nie trudno się domyślać, że próbowało znaleźć wspólny mianownik do tego, aby faktycznie połączyć pogaństwo z chrześcijaństwem. Udało się to. Dzisiaj, kiedy patrzymy na różnego rodzaju święta, które w chrześcijaństwie funkcjonują, i kiedy zasięgniemy do korzeni, a więc do początku świąt, które obowiązują, dochodzimy do takiego punktu, w którym widzimy, że w rzeczywistości różne święta, różne postaci prowadzą nas właśnie do wierzeń pogańskich, do wierzeń, które nie mają z chrześcijaństwem nic wspólnego. I oczywiście dzisiaj ze względu na czas nie będę omawiał poszczególnych kwestii związanych czy to z świętami, czy z postaciami, ale chcę zwrócić uwagę na fakt, że właśnie prorok Daniel mówi o tej potędze, która będzie, jak mówi apostoł Paweł, funkcjonowała w Kościele Bożym, a więc w Kościele chrześcijańskim. I co więcej, tu mamy dodatkowe czynniki, które pozwalają nam w jakiś sposób określić, co to będzie za dziwna moc, dziwna siła. Jest powiedziane, że ten, który się pojawi, nie tylko będzie inny niż poprzedni, ale co więcej, będzie męczył Najwyższego, a więc mówimy o prześladowaniach. No, oczywiście musimy stwierdzić, że te prześladowania rozpoczęły się niedługo po tym, jak Jezus Chrystus został wzięty do nieba. Kiedy chrześcijaństwo się rozwijało, widzimy to, co działo się na arenie dziejów, a szczególnie w obrębie Cesarstwa Rzymskiego, w obrębie właśnie, no, chociażby samego Rzymu. To nie kto inny, jak chrześcijanie zostali oskarżeni o podpalenie Rzymu. No więc widzimy to wielkie odium, które było skierowane przeciwko chrześcijaństwu, zanim Rzym rozpoczął myśleć na temat związania ze sobą tego nurtu ideologicznego. Co więcej, jest powiedziane, że będzie zamyślał, aby odmienić czasy i zakon. To już prowadzi nas bardzo blisko do tego, o czym mówił apostoł Paweł. Bo jeśli mówimy o zakonie, to nie znajdziemy go jako nowe objawienie, które przedstawiają apostołowie. To, o czym jest mowa na temat zakonu, można znaleźć tylko i wyłącznie w Starym Testamencie. Zresztą, kiedy Pan Jezus był na ziemi i mówił na temat prawa, na temat zakonu, mówi: nie przyszedłem, aby znieść chociażby jedną kreskę z zakonu. Przyszedłem, aby wypełnić. I oto okazuje się, że w łonie tego chrześcijaństwa założonego przez Jezusa Chrystusa, tego jakby nowego kościoła, kościoła nowej ery, ma się pojawić ktoś, kto zakwestionuje prawo Boże. Gdybyśmy wrócili do początków naszych spotkań, do pierwszego spotkania, które mówiło na temat wojny w kosmosie, bitwy w kosmosie, to tam mówiliśmy właśnie o tym, że tym, który sprzeciwił się Bogu i sprzeciwił się Bożemu przykazaniu czy Bożemu zakonowi, był właśnie szatan. Że to, co zdarzyło się w ogrodzie Eden, podważyło praktycznie rzecz biorąc wszystkie Boże przykazania. Że człowiek poddał się wpływowi szatana i w ten sposób popadł w grzech. Mówiliśmy też,
na temat 14 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie mowa jest o tym, że pewnego, jakbyśmy mogli powiedzieć, pięknego dnia rozpocznie się sąd w niebie. 14 rozdział i 6 werset Apokalipsy mówi bardzo wyraźnie, by oddać pokłon temu, który uczynił niebo i ziemię. By oddać pokłon temu, który będzie sądził wszystkie narody. Tak więc, jeżeli w chrześcijaństwie pojawia się jakaś siła, która deprecjonuje Boże prawo, to myślę, że już dzisiaj nie pozostaje nam żadna wątpliwość dotycząca tego, kto próbował jak gdyby zamachnąć się na Boże prawo. Dziś, kiedy patrzymy na przykazania zawarte w Piśmie Świętym, widzimy różnicę, jaka jest w wierzeniach różnych wyznań, czy to protestanckich, czy innych, które funkcjonują na całym praktycznie rzecz biorąc świecie. Co pokazuje nam, że ten ktoś, kto nie tylko usiłował, ale zmienił prawo Boże, został zaakceptowany także tych, którzy przed laty protestowali przeciwko pewnym zniekształceniom, które pojawiły się w Kościele Bożym. Tak więc musimy powiedzieć, że Kościół powszechny, Kościół katolicki ustami papieży, biskupów bardzo wyraźnie mówi, że tak, na mocy swoich kompetencji zostało zmienione prawo Boże. Częściowo mówiliśmy o tym. Drugie przykazanie zostało zupełnie usunięte. Czwarte przykazanie zostało zmienione. A że pozostało 9, należało coś zrobić, aby dopełnić do liczby pełnej, do 10. I wtedy ostatnie 10 przykazanie dotyczące pożądliwości zostało rozdzielone na 2 części. I ostatnie brzmi bardzo dziwnie, ani żadnej rzeczy, która jego jest. To wszystko pokazuje nam, tak w takim skrócie myślowym, to, o czym mówi prorok Daniel. Będzie zamierzał, aby odmienić, aby zmienić właśnie prawo i czas. Kiedy mówimy o czasie, to też na początku naszych spotkań mówiliśmy o tym szczególnym czasie, który jest zaznaczony w księdze Genezis, w 2 rozdziale, zaraz na początku, w 2 wierszu, gdzie mowa jest, że Bóg poświęcił pewien czas. Tymczasem był 7 dzień tygodnia. 7 dzień, który dzisiaj rozpoznaje każdy, kto tylko zechce, aby zasięgnąć wiedzy wynikającej ze Słowa Bożego. Tak więc 7 dniem tygodnia nie jest żaden inny dzień, jak właśnie sobota. To ten dzień przestrzegał Jezus Chrystus, ten dzień przestrzegali apostołowie. O tym dniu mówi apostoł Paweł, że często według zwyczaju swego, nie tylko on, ale także i Pan Jezus, przychodził do synagogi czy przychodził do świątyni, aby móc głosić Boże Słowo. To, o czym mówi prorok Daniel, mówi właśnie o różnych czy różnej presji, która będzie wykonywana na tych, którzy będą mieli odmienne zdanie od tego głównego nurtu, jaki niósł ze sobą ten Kościół Boży, bo przecież tak jest przez Daniela nazywany. Dlatego chcę przejść do takiego momentu, w którym Jezus Chrystus na ten temat się wypowiada. W 24 rozdziale, to taki rozdział szczególnie eschatologiczny, mówiący o końcowych wydarzeniach na tej planecie. A więc ciągle jesteśmy w tym cyklu odliczania do wieczności. Jezus Chrystus mówi w taki sposób w 29 wersecie 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Jezus Chrystus nawiązuje do pewnego rodzaju udręki. Na czym polegała ta udręka? Oczywiście na prześladowaniach. On powiedział do uczniów, jeśli mnie prześladowali, to nie dziwcie się, że i również was będą prześladować.
Jeżeli ze mną się nie zgadzali, to oczywiście i z wami nie będą się zgadzać. Taka jest kolej rzeczy. Tak wygląda ten świat, w którym funkcjonują różne poglądy. Ten, który jest mocniejszy, najczęściej miewa rację w swoim rozumieniu, natomiast obiektywnie rzadko się to zdarza. I tu mamy dodatkowe stwierdzenie, które znowu umiejscawia nas w pewnego rodzaju czasie. Jezus Chrystus mówi, że zaraz po tych wielkich prześladowaniach, po tej udręce, nastaną zjawiska zupełnie niezwykłe, niespotykane zjawiska. Spróbujmy popatrzeć na historię, aby zobaczyć, kiedy to miało miejsce. Jak wiemy, prześladowania, które nazywamy inkwizycją, a więc walką z ludźmi, którzy mieli odmienne poglądy religijne, bardzo często oparte na Piśmie Świętym, oparte na tej teologii, która jest w nim zawarta, to właśnie te prześladowania w dużym stopniu ustały już właśnie gdzieś na początku XVIII wieku. I to, co działo się zaraz po tej wielkiej presji, która panowała nie tylko w Europie, ta presja sięgała także i tych obszarów kolonialnych, którymi władali Hiszpanie, Portugalczycy, czy Niemcy, czy Anglicy, różne kraje, które jako siły militarne próbowały podbić sobie ten nowo odkryty świat. I tak, kiedy dochodzimy do roku 1755, połowa XVIII wieku, zdarza się coś, co jest absolutnie niezwykłe. Mianowicie Portugalia. Jest to 1 listopada 1755 roku, godzina 9:04. Cóż się dzieje? O czym mówił Jezus Chrystus? Bardzo wyraźnie mówił o czymś, co będzie miało miejsce na ziemi tuż po prześladowaniach. Jak wiecie, 1 listopada w Kościele katolickim jest szczególnym świętem. Świętem zmarłych. Jak my mówimy, jest to Dzień Wszystkich Świętych. Kościoły były pełne. Godzina 9 to taka godzina, kiedy naprawdę w tym dniu, nie tylko w Portugalii, ale praktycznie rzecz biorąc we wszystkich kościołach katolickich, zbierają się wierni. I to właśnie wtedy nastąpiło, jak do tej pory, jedno z największych trzęsień ziemi, jakie miało miejsce, kiedy stacje sejsmologiczne obserwowały to zjawisko i później udokumentowały, okazuje się, że obszar, jaki objęło to trzęsienie ziemi, czterokrotnie przekraczał obszar Europy. A więc trzęsienie ziemi niezwykłe. Trzęsienie, które dotarło aż do granic, można by powiedzieć, oceanu, dotarło do Ameryki. Było odczuwalne, praktycznie rzecz biorąc, na nieopisanym wręcz obszarze. Stało się coś, co dla przeciętnego katolika wydawało się nieprawdopodobne. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze, był to świąteczny dzień. Po drugie, że ludzie byli w kościołach. Po trzecie, że Portugalia była szczególnym krajem, nie tylko w Europie, ale właśnie poprzez swoje terytoria zamorskie, a więc te zależne terytoria w Ameryce Południowej, była krajem, który największy wkład zrobił w budowę kościołów, budowę różnego rodzaju seminariów duchownych, w budowę klasztorów. Myślę, że każdy wówczas katolik był niezwykle zdumiony tym, co się zdarzyło. Dlaczego Bóg do tego dopuścił?
Dlaczego tysiące ludzi musiało zginąć w tym wielkim trzęsieniu ziemi? Zresztą, jak wiecie, trzęsienie ziemi, które następuje na obszarze zalanym wodą, oceanem, powoduje tsunami. I to właśnie tsunami jak gdyby dopełniło tego wielkiego kataklizmu, który nawiedził Portugalię, a właśnie konkretnie Lizbonę. Wszystko legło w gruzach. Stało się coś, co nikomu nie mieściło się w głowie. Mam taki fragment, który opisuje to zdarzenie. Bardzo krótki, więc pozwolę sobie go odczytać. Trzęsienie ziemi nie tylko zniszczyło samo miasto, ale miało także swój oddźwięk społeczno-ideologiczny. Lizbona w owym czasie była katolicką stolicą państwa o wielkich tradycjach w budowie klasztorów, kościołów, w pełni zaangażowaną w ewangelizację swoich zamorskich kolonii. Fakt wystąpienia trzęsienia ziemi w Lizbonie i zniszczenia wielu ważnych obiektów sakralnych właśnie w dzień świąteczny wzbudził wielkie zainteresowanie kwestiami polityki kościoła w całej Europie. Z punktu widzenia przeciętnego XVIII-wiecznego katolika, mieszkańca Europy, było to bardzo trudne do zrozumienia, szokujące zrządzenie nadprzyrodzone. I faktycznie zaczynają spełniać się słowa Jezusa Chrystusa, bo to niedługo po tym, 25 lat później, 19 maja 1780 roku, zdarza się kolejny znak, który przepowiada Jezus Chrystus. Właśnie wtedy dzień stał się nocą. Charakterystyczne jest to, że dzisiaj, czy do dzisiaj astronomowie nie potrafią wyjaśnić tego zjawiska. Jak wiecie, kiedy mówimy o zaćmieniu Słońca, najczęściej jest to naturalne zjawisko zachodzenia planet czy księżyców i przesłaniania czy to naszej planety, czy w innych galaktykach, innych planet, czy jakichś obiektów, które znajdują się w kosmosie. Tutaj jednak mamy do czynienia ze zjawiskiem nienaturalnym. Nie ma wyjaśnienia do dzisiejszego dnia, skąd się to wzięło. Jak to możliwe, że Słońce nieprzesłonięte przez Księżyc czy przez jakąkolwiek planetę z naszego układu planetarnego nagle zgasło zupełnie. Jezus Chrystus mówi, a zaraz po udręce owych dni Słońce się zaćmi. Faktycznie to, co zdarzyło się 19 maja 1780 roku, było czymś nadzwyczajnym, bowiem w pewnym momencie nie można było w żaden sposób odczytać nawet dużych liter w gazetach, które wówczas już ukazywały się chociażby na rynku amerykańskim. To było coś naprawdę niezwykłego, kiedy ludzie obserwowali zwierzęta, które udawały się na spoczynek. Kiedy ludzie widzieli, że świat przyrody zachowuje się w jakiś dziwny sposób. Niektórzy łączyli to z końcem świata. Uważali, że oto nadszedł czas, w którym historia dobiegła końca. Jedni bili się w piersi, inni się modlili. Uważali, że praktycznie rzecz biorąc, świat dalej nie może istnieć. Ale po kilkunastu godzinach Słońce z powrotem zaczęło świecić. Ale stała się inna, dziwna rzecz, o której mówił Jezus Chrystus. Bowiem Jezus Chrystus powiedział, że również księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. To jest coś, co również miało miejsce właśnie wtedy, kiedy księżyc następnego dnia okazał się w barwie zupełnie czerwonej. Mamy coś, co również zasługuje na uwagę, ale nie znajduje wyjaśnienia w żadnych zjawiskach, które związane są z astronomią. Pan Jezus mówi dalej, a gwiazdy spadać będą z nieba
i moce niebiańskie będą poruszone. 53 lata później, w nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku zdarzyło się również coś nadzwyczajnego, co nie miało wcześniej miejsca w historii, ani do tej pory. To właśnie w 1833 roku rozpoczęło się dziwne zjawisko polegające na spadaniu gwiazd, które zostało nazwane deszczem meteorytów. I tu na chwilę chciałbym się zatrzymać. Są dwie komety, które cyklicznie odwiedzają nasze rejony i to właśnie z tych komet najczęściej pojawia się bardzo wiele meteorytów obserwowanych także i gołym okiem. Jedna z nich to kometa, która nazywa się 109P. Kometa Swift-Tuttle, która pojawia się od czasu do czasu nad, w okolicach naszej Ziemi i rzeczywiście sieje meteorytami. Jest to kometa, która zrzuca Leonidy, przepraszam, Perseidy. Ale jest druga, która pojawia się i razem z nią pojawiają się Perseidy. Ciekawe, że właśnie ta druga kometa, Temple-Tuttle, to ta kometa, która pojawia się i rzeczywiście sieje meteorytami, tyle tylko, że praktycznie rzecz biorąc, jeśli byśmy mieli brać pod uwagę czas, w którym to się stało, to bardziej pasuje to właśnie do Perseidów, jako tych meteorytów, które pojawiają się na nieboskłonie. Tyle tylko, że to, co miało miejsce w 1833 roku, było absolutnie niezwykłe. Ci, którzy w późniejszym czasie próbowali obliczać ilość spadających meteorytów, uznali, że padało około 200 tysięcy meteorytów na godzinę. To jest około 55 meteorytów na sekundę. No więc kiedy sobie wyobrazimy taką ilość, to rzeczywiście wielu ludzi też zaczęło uważać, że to już jest koniec historii. Że to, co się dzieje na niebie, jest absolutnie nieprawdopodobne. Dzień, znaczy noc została rozświetlona jak dzień. Spełniły się słowa Jezusa Chrystusa. Tak więc, kiedy patrzymy na te wydarzenia, które mają związek z chrześcijaństwem, na te wydarzenia, które mówią nam o prześladowaniach, które mówią nam o mocy instytucji, która miała nastąpić i która miała zmienić przykazania Boże, nie możemy mieć najmniejszych wątpliwości, że to wszystko miało już miejsce i że wszystkie fakty, które zaznaczone są w Biblii, w wypowiedziach proroków, Pana Jezusa czy apostołów, pokazują nam jednoznacznie, że mamy do czynienia z taką siłą, która miała wystąpić w Kościele Bożym. No ale przecież na tym nie możemy zakończyć. Wrócimy do objawienia 14 rozdziału. 14 rozdział Księgi Apokalipsy. Powtórzymy ten fragment z 6 rozdziału, gdzie jest mowa na temat innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Jeżeli byśmy porównali to do czasu przepowiedzianego przez proroka Daniela, to doskonale możemy zrozumieć, że właśnie po tych wydarzeniach, nadzwyczajnych wydarzeniach, które pojawiły się nad naszą planetą i zostały zauważone nie przez jednego człowieka, ale przez miliony ludzi, miał rozpocząć się sąd. Kiedy czytamy proroka Daniela, zauważamy tam w 7 rozdziale, że faktycznie zanim zakończy się historia tego świata, rozpocznie się Boży sąd, że zostanie
przedstawiony Bogu Jezus Chrystus jako ten, który będzie sędzią. Zresztą, gdybyśmy logicznie popatrzyli na to wydarzenie, to rozumiemy, że Pan Jezus nie może pojawić się na tej planecie, dopóki los każdego człowieka nie zostanie rozstrzygnięty. A więc potrzebny jest najpierw sąd, aby można było niedwuznacznie określić, kto jest tym, który żyje z Bogiem i tym, który od tego Boga odszedł. Niezależnie od tego, czy odszedł daleko, czy blisko. Ale jednak, jeśli nie zaakceptował Bożego prawa, niestety nie może liczyć na jakieś okoliczności łagodzące. Tym bardziej, że dzisiaj Biblia dostępna jest dla każdego. I dlatego w 18 rozdziale Księgi Apokalipsy, w 4 wierszu, mamy apel do wszystkich mieszkańców ziemi. Niezależnie, gdzie się znajdują i niezależnie od tego, jaką wyznają religię. Ten apel brzmi tak. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący. Wynijdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. To mamy kolejny fragment tego niezwykłego odcinku czasu, odliczania do wieczności, który mówi nam o tym, że Bóg ma swój lud we wszystkich społecznościach religijnych na całym świecie. W tym również i społecznościach pogańskich. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powołuje się na sumienie pogan, którzy według tego sumienia bardzo często postępują, a sumienie jest zbudowane na gruncie Bożego prawa. Co więcej, ten fragment mówi nam o tym, że ci, którzy nie zaakceptują tego apelu, doświadczą czegoś, co tutaj nazwane jest plagami. I znowu mamy ogromny temat. Temat, który można byłoby bardzo precyzyjnie określić, ale niestety czas nam na to nie pozwala. Bowiem plagi to okres czasu, w którym już nic nie będzie można zmienić w swoich zapatrywaniach, w swoich poglądach czy w swoich decyzjach. Czytamy w objawieniu w 8 rozdziale i w 1 wierszu o czymś, co jest jeszcze przed nami. Ciągle na tej osi czasu jest odliczanie. I czytamy, że a gdy zjął 7 pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. To jest ciekawe stwierdzenie. Niebo jest wypełnione muzyką, niebo jest wypełnione śpiewem, niebo jest wypełnione uwielbieniem Boga. I nagle Jan konstatuje, że w niebie nastała cisza. Tak, jakby nagle niebo się wyludniło albo zostało opróżnione z istot w nim znajdujących się. Niebo to, można powiedzieć, symboliczna nazwa miejsca, w którym zamieszkuje Bóg. Nagle jest cisza przez pół godziny. Co to może oznaczać? Co na osi czasu może oznaczać pół godziny? Oczywiście zgodnie z interpretacją samej Biblii, tego, co ona nam przedstawia, kiedy weźmiemy pod uwagę jeden dzień jako jeden rok, to bardzo w skrócie możemy powiedzieć, że pół godziny to około 7,5 dnia. Coś się wydarzy takiego, co spowoduje, że na ten czas miejsce przebywania Boga zostanie opróżnione. Co czytamy w Słowie Bożym, 25 rozdział Ewangelii Mateusza i 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie w Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Teraz już rozumiemy, dlaczego w niebie nastało milczenie. Skąd wzięło się to milczenie? Wszyscy aniołowie, Jezus Chrystus, wszystkie istoty. My często myślimy, że Ojciec pozostanie w niebie. Nie. Jezus Chrystus wraz z Ojcem, wraz z Duchem Świętym, wraz z wszystkimi aniołami przyjdą na tą planetę, aby zakończyć odliczanie historii. Aby zakończyć odliczanie czasu i aby stało się to, co zostało przepowiedziane przez proroków.
Drugi rozdział Księgi proroka Daniela, siódmy rozdział Księgi proroka Daniela mówią nam bardzo wyraźnie, że nastanie czas, w którym królestwo obejmie sam Jezus Chrystus i tutaj nie kto inny, jak on sam w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi nam, że wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. A więc nie jakieś nowe królestwo, nowe imperium powstanie, ale właśnie ten, który jest Zbawicielem. Wcześniej ten, który był Stworzycielem. I na koniec czytamy w 14 rozdziale Księgi Apokalipsy, a potem w 19 też dwa fragmenty. Trzeci werset. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami, przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Jest mowa na temat ludzi, którzy żywo doczekają przyjścia Jezusa Chrystusa. A dalej w 19 rozdziale jest mowa o większej rzeszy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są słowa, prawdziwe słowa Boże. Niezwykle kończy się odliczanie czasu. Kończy się nie tylko, jakbyśmy to mogli powiedzieć takim filmowym językiem, wielkim happy endem, ale kończy się zwycięstwem Chrystusa. Zwycięstwem Chrystusa nad szatanem, zwycięstwem prawa Bożego nad absolutnym bezprawiem, które zapanowało na tej planecie. I nie tylko ze względu na ludzkie charaktery i ułomności, ale również zapanowało ze względu na świadome działanie, aby to Boże prawo podważyć i spowodować, że autorytet człowieka zostaje wyniesiony ponad autorytet Boga, bo Boża Konstytucja, którą jest prawo Jego, zostaje zmienione właśnie przez człowieka. To wszystko pokazuje nam jednoznacznie, że Pismo Święte prowadzi nas krok po kroku. I te wszystkie wydarzenia, które są jeszcze przed nami, będziemy odliczać aż do momentu, w którym faktycznie zobaczymy Tego, który jest naszym Zbawicielem. Tego, który nas tak umiłował, że gotów był poświęcić swoje życie. I myślę, że kiedy chcemy odpowiedzieć na tą wielką miłość Jezusa Chrystusa, to nie może być tak, że poświęcimy coś mniej. Jeżeli On poświęcił wszystko, łącznie ze swoim życiem, to nie powinno być w naszym codziennym życiu niczego takiego, co by przewyższało wartość służby dla Niego, ofiary dla Niego. Mamy być ludźmi, którzy doceniają Jego wkład, Jego wielką miłość dla rodzaju ludzkiego i doceniają też te ostrzeżenia, które pozostawił nam zapisane przez proroków, przez apostołów. Jeżeli chcemy znaleźć się w Jego Królestwie, to nie możemy posługiwać się czymkolwiek, co ma autorytet ludzki, ale musimy posługiwać się Słowem Bożym, które jest jedynym argumentem i jedyną regułą wiary. Dziękuję za uwagę dzisiejszego wieczoru. Myślę, że to, o czym mówiłem dzisiaj, przynajmniej pobudzi nas do tego, byśmy faktycznie chcieli sięgać do Słowa Bożego i konfrontować to, co usłyszeliśmy dzisiaj, z tym, co jest tam napisane. A z całą pewnością przekonamy się, że to Słowo i wpływ Ducha Świętego poprowadzi nas dalej. Skońmy na koniec czoła jeszcze w modlitwie dziękczynnej za to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Wszechmocny Panie, tego wieczoru w skupieniu i w ciszy mogliśmy wsłuchiwać się w Twoje Słowo. Chcemy dziękować, że w tak jednoznaczny sposób pokazujesz nam te wydarzenia, które miały miejsce i te, które jeszcze są przed nami. Wprawiasz nas w zdumienie,
znając fakty, znając całą przyszłość, a jednocześnie to zdumienie przeradzasz w pewność i spolegliwe poleganie na Tobie. Poleganie na tym, że Ty panujesz nad czasem i historią, że kiedy dokończysz swojego dzieła, przyjdziesz, aby do siebie zabrać tych, którzy umiłowali prawdę, umiłowali Twoje słowo, a przez to umiłowali Ciebie. Bądź z nami teraz, kiedy będziemy wracać do domów naszych. Niech Twoje słowo będzie ciągle z nami, abyśmy mogli podziwiać Ciebie i wielbić za Twoją wielką miłość. Amen. Amen.